Gdzieś idą. No zobaczcie, z tej strony, z tamtej, tutaj od strony plebanii niech ktoś zobaczy, czy tam czasem ich nie ma. Od drugiej strony zobaczcie, z drugiej strony też zobaczcie, czy nie ma ich gdzieś. Czyżby samochodem przyjechali trzej królowie do nas, autem? Niesamowite, chyba autem przyjechali do nas trzej królowie. Otwórzmy im drzwi, drzwi otwórzmy, otwierajmy, przywitajmy ich. Mamy trzech króli, zobaczcie, przyjechali autem z Dalekiego Wschodu. Niesamowite, wielkie brawa, przywitajmy tych trzech króli. Niespiesznie dążymy. No, witamy trzech króli serdecznie, którzy do nas dotarli z Dalekiego Wschodu. Jak my się cieszymy. Chodźcie, królowie, monarchowie, nasi królami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki chwałę. Poczek ładnie po prostu. Gdybym chciał, bracia, poznać wasze imiona, kim wy jesteście. Pięknie wygląda się, naprawdę. Daleka droga była? Bardzo daleka. Silnik się nie zagrzał? Nie. Jeszcze raz. Ani troszeczkę. A wygodnie było tam z tyłu? Bardzo. Dobrze, teraz ja bym chciał, żebyście imiona powiedzieli swojej królowie, moi przezłociuczcy. No, nasi królowie przezłociuczcy. No. Kacper. Baltazar. Ma taki głos jak Baltazar. Melchior. Który jest ich najstarszy, jak myślicie? Który jest najstarszy? Melchior. Ten jest najstarszy. Tak. Nie. Tylko wtedy, kiedy wybrał się w drogę do Pana Jezusa. Tylko wtedy. I teraz słuchajcie, znamy ich imiona. Niech teraz naklęcząco wszyscy uklękniemy. Oni złożą teraz dary Panu Jezusowi. Panie Jezu, który jesteś taki malutki, leżysz w tym żłobie. Dziękujemy Ci, że możemy tutaj dzisiaj być, że możemy złożyć Ci te dary, że możemy się modlić za całą parafię, za nas i że symbolicznie tutaj przybyliśmy całym narodem oraz całym światem, aby Ci podziękować za Twoje narodziny, bo wiemy, że będziesz wielkim człowiekiem i że stworzysz wiele. Bardzo dobrze. Dziękujemy. Dlaczego akurat takim środkiem lokomocji, bo przecież zawsze czymś innym, aż się zaskoczeni jesteśmy, prawda? W zeszłym roku w garażu słyszałem, że gdzieś tam u proboszcza coś zostało. W tym roku jakąś elektroniką. Proszę bardzo, królowie, złociuccy nasi, pogodźcie się z nami. Więc tak, droga była bardzo długa, ale nie była męcząca, gdyż w Astruni bardzo było cieplutko, wygodnie. No a o Astruni to opowie sam kierowca. Nowe błądy nam padły, także musieliśmy jechać samochodem. O, ślizgo była, trafić się mogliśmy, bo w tym roku Pan Jezus się w Kcyni urodził, tak? Trafić się mogliśmy, trafiliśmy do Kcyni. Trochę pobłądziliśmy, ślizgo trzeba uważać. No ale dotarliśmy do was, dzieciaki. Nie? Bardzo ładnie, bardzo nam się to podoba. Słuchajcie, kochane dzieci, co przynieśliście Panu Jezusowi, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. Dzieci wiedzą, co królowie dostarczyli tutaj, przynieśli Panu Jezusowi, ale ja bym chciał, żebyście też powiedzieli, co oznaczą te dary, które przywieźliście dla Pana Jezusa. No tak, ja przyniosłem Panu Jezusowi mirę. Jest to taki olejek i ta mira ma symbolizować mękę Pana Jezusa. Tą mirę także podano Panu Jezusowi i będzie podano, gdy Pan Jezus będzie przybijany do krzyża. Dlatego właśnie, jak widzicie, kolor szat, który jest, to jest fioletowy, a fioletowy symbolizuje oczekiwanie na coś, a w tym przypadku to jest oczekiwanie na Pana Jezusa. Ja tylko dodam, zobaczcie, przecież my wiemy, nie? Że Pan Jezus przyszedł na świat, potem był małym dzieckiem, rozwija się, rośnie. Potem są zapowiedzi proroków, że Pan Jezus będzie mocno cierpiał, prawda? I my to wiemy. I rzeczywiście Melchior, który przynosi mirrę, jest tym znakiem, tym symbolem cierpienia Pana Jezusa.
Ale nie tylko też cierpienia Pana Jezusa, ale cierpienia wszystkich ludzi, bo każdy człowiek po trosze w życiu cierpi. Ale łatwiej zawsze każde cierpienie znosić w łączności z Panem Jezusem, który kocha człowieka i który pomaga w takim momencie każdemu człowiekowi. No to teraz którego poprosimy? Którego myślicie poprosimy z tych dwojga? Którego poprosimy? Paćka. Dobra. Więc ja przyniosłem Panu Jezusowi kadzidło. Kadzidło w naszych czasach było tak samo drogie jak złoto, bo było robione, wydobywane z takiego drzewa. One były bardzo rzadkie, trzeba było je długo szukać. A symbolizuje to, że jak się pali kadzidło, to się wznosi do góry, czyli do Królestwa Pana Boga. I to, że przyniosłem Panu Jezusowi kadzidło, to symbolizuje właśnie to, że będzie królem, ale nie na ziemi, tylko w niebie. Ja przyniosłem Panu Jezusowi złoto, symbol Królestwa Bożego. No i tego, że Pan Jezus jest królem nas wszystkich. Czyli, a złoto z czym Wam się kojarzy? Z czym Wam się kojarzy złoto? Jak ktoś ma złoto, to co? Pieniądzami. A z pieniądzami Ci się kojarzy. A, złoto Ci się z pieniądzami kojarzy. No, ładnie Ci się z tymi pieniądzami kojarzy. Z koronami i z bogactwem. Z koronami i z bogactwem. Tak? Złoto tu z pieniądzami, tutaj z bogactwem i z koronami. Z czym Wam jeszcze złoto się kojarzy? No. Złoto. Z czym nam się jeszcze złoto kojarzy? Chciałbym zadać jakieś pytanie naszym królom. Ręka do góry, paluszek do góry i nacisnąć przycisk. Podejdziemy. Skąd królowie wzięli auto? Pytanie podstawowe. Który z króli ma odpowiedzieć? Baltazar. Biedny Baltazar. No auto od króla niemieckiego. Ale to w jakim miejscu? Bo te wielbłądy padły, słyszałem, tak. Mówili, że padły te wielbłądy. Gdzieś to auto trzeba było znaleźć. Nie wiem, kupiliście, ktoś Wam dał w prezencie. Znaczy kupiliśmy, no i ten, Niemiec płakał, jak nam sprzedawał. On się załamał, że musi sprzedawać to auto. Po prostu niesamowite, nie? A jaką prędkością jechaliście? Tak, stówką. Stówką, no to tak jeszcze względnie. Policja była po drodze? Było. No bo polska policja w tym dniu co robi? Jebączki. Jebączki, tak jest. Jebączki, polska policja w tym dniu, kiedy trzej królowie jadą samochodem, to jebączki. Dobrze, kochane dzieci, zadajemy pytanie królom. Proszę bardzo. Ile macie lat? Ile macie lat? No bardzo dużo ci powiem. No tak dużo, że już nie pamiętam. No, trochę mam. Zresztą ja tak, no mądrość to jednak już tak sędziwy wiek, nie, tak. Nie pyta się o wiek. Natomiast ja jestem na pewno starszy od Kacpra, ale młodszy od Baltazara. Także trudno mi jest powiedzieć, jak mówię, już mam sklerozę, także wiecie, jak to jest ze sklerozą. Czyli usatysfakcjonowana odpowiedzią? Tak sobie, nie? Ale zawsze będę, nie? Dobrze. Jakie pytanie dla króli? Rodzicie, kochane, zróbmy kółko tutaj. Kółeczko zróbmy. Kółeczko, szybciutko. Otoczmy kółkiem. Podchodź do nas też. Kółkiem otoczmy, kochani. Wielkie brawa z podziękowaniem jeszcze raz.